Witam Państwa na kanale Projekt Konsola TV. Dziś gramy ponownie w super wyścigową grę na PlayStation 4 w postaci Drive Club. Grę, która się niezwykle rozwinęła i jest warto ją naprawdę pokazywać na szerszą skalę. Jest to tryb multiplayer, poczekalnia, w której mamy do wyboru mnóstwo zawodów. Wydaje mi się, że klasa super będzie bardzo, bardzo przydatna. Wyścig drużynowy. Wyścigi drużynowe są o tyle ważne, istotne i bardzo ciekawe, że tak naprawdę odwracają całą konwencję ścigania się. Tutaj nie zawsze chodzi, choć oczywiście głównie chodzi o wygrywanie, ale nie zawsze chodzi tak naprawdę o to pierwsze miejsce, ale jedziemy na rzecz drużyny. W każdym razie powinniśmy jechać na rzecz drużyny. Trudno jest tutaj mówić o tym, żeby każdy zawodnik, czy tych, którzy się nie znają, nie mają wspólnego klubu, jeździli na rzecz drużyny. Oczywiście inaczej to wygląda, jeżeli jeździmy z konkretną paczką przyjaciół i się ścigamy w naszym klubie, w barwach klubowych z innymi klubami, wtedy ten wyścig drużynowy naprawdę nabiera tempa. Jest fajnie zrealizowany, ale nawet w takiej poczekalni, kiedy staramy się, wybieramy, dołączamy do drużyny randomowej, że tak powiem, no to ta zabawa naprawdę nabiera sensu. Jest to wyścig, jak widzicie, 5 na 4, 5 na 5, zależy jak wielka będzie poczekalnia. Tutaj synchronizacja oczywiście powinna doprowadzić do tego, że będą różne drużyny, ale w miarę równe. Rzućmy okiem, jakie samochody będą w klasie super do wyboru. Caterham, Aston Martin, Ariel Storm. Całkiem ciekawe. Jak widzicie, tutaj jeszcze kilka mam nieodblokowanych, a i też Koenigsegga mogę zakupić na PlayStation Store. Wydaje mi się, że Caterham jest najciekawszą propozycją. Cóż, czekamy na wyścig. Jest 5 na 4. Powinno być ciekawie. Głównie z tego względu, że jest to Holmstad, czyli jedna z lepszych, jedna z dłuższych, jedna z szybszych tras w tej grze. Cóż, na starcie wszystko się zadecyduje i sprawdzimy, czy tak naprawdę Caterham jest w stanie rywalizować z innymi i czy ja jestem w stanie rywalizować z innymi. Na razie jest piąta lokata. Drive Club to przede wszystkim niewyobrażalna oprawa graficzna. Jest to coś, do czego będę dosyć często wracał, bowiem jakość tego wykonania jest bardzo wysoka. Drive Club się rozwinął niesamowicie, rozwinęły się samochody, które udostępniono. Evolution Studios nie ma licencji na samochody japońskie, bądź też samochody amerykańskie jeszcze na wszystkie, ale to, co nam daje, to naprawdę dostęp do topowych marek i topowych modeli samochodów, jak chociażby Caterham, jak chociażby Koenigsegg, jak chociażby KTM Bauer, różnego rodzaju Maserati, Pagani, Ferrari, mnóstwo modeli. Naprawdę jest tutaj w czym wybierać. A dosyć często jest też tak, że samochody, które wybieramy, nie zawsze są na straconej pozycji. Tutaj jest to tak rozdzielone, że super samochody, z którymi się ścigamy w klasach, tak jak tutaj super, one są, mają bardzo przybliżone do siebie osiągi. Wcale nie jest przesądzone o tym, nie jest przesądzona przegrana kogoś, kto wybierze tylko i wyłącznie statystycznie słabszy samochód, bo jego umiejętności, okrzesanie, opanowanie mogą naprawdę zaważyć na wyniku wyścigu. No tak jak widzicie Państwo, ja mam Caterham, a więc no typowy, lekki, zwinny bolid, który powinien tutaj radzić sobie całkiem nieźle, a okazuje się, że wcale moje umiejętności nie windują mnie jeszcze tak wysoko. Oczywiście w trakcie Drive Club zmierzamy do mety, ale w trakcie wyścigu możemy również podejmować szereg różnych aktywności pobocznych. No są to aktywności, które ustalają nam inni przeciwnicy. Drifty, próba wchodzenia w zakręty, próba prędkości, próba średniej prędkości. To jest naprawdę, to jest fajne, że no nie zawsze te punkty doświadczenia muszą wpadać tylko i wyłącznie przez zajętą lokatę, ale przez na przykład nasz styl rozrywki, bo jeżeli jedziemy całkiem dobrze, całkiem sprawnie, no to możemy czasem zdobyć naprawdę pokaźną liczbę punktów.
Ale oczywiście w Drive Cup chodzi głównie o wygrywanie i no nie jest. Poziom zawodników, bardzo to mnie cieszy, jest bardzo wysoki. Jesteśmy kolejkowani oczywiście względem naszego poziomu, ale bardzo mnie cieszy to, że gracze grają na poważnie. Bardzo jestem zadowolony z tego, że nie ma tutaj, no w większości, choć zdarzają się takie przykładki, typowych bujek na torach. Nikt nikogo nie obija, nikomu nie robi jakichś takich chamskich wjazdów. To jest bardzo fajne i to bardzo też, wydaje mi się, nadaje żywotności tej grze, że wiesz, że tutaj się liczą umiejętności, prawdziwa jazda, taka techniczna jazda, nie tylko błahe, bezsensowne obijanie się o bandy. Taka jazda bez większej duszy. No, zająłem 6. lokatę. Na pewno jest to lokata nie z moich marzeń, ale wydaje mi się, że ona też te materiały mają też na celu pokazać, jak ten tytuł wygląda w sieci. A uwierzcie mi, komentowanie i wyścig na żywo nie jest sprawą prostą. Oczywiście dostaliśmy jako drużyna czerwona większość punktów. Ja zdobyłem ich 7. Te punkty są przyznawane za miejsce, a tutaj mamy oczywiście przyznawane punkty doświadczenia. A osobiście mam 28 poziom. Kolejne zawody zaczynają się za 15 sekund. To jest bardzo też fajne, że mamy czas przed kolejnymi zawodami na jakieś tam dodatkowe czynności. Możemy sprawdzić sobie internet, możemy wejść w menu konsoli. To jest fajne, że te takie wyścigi nie są one tak, nie jesteśmy tak szybko przesyczani z jednego do drugiego miejsca. Jest chwila na rozmowę, jeżeli go damy przez czat. No tutaj akurat Drive Club warto chwalić. No i oczywiście warto chwalić Drive Club znaczy społeczność Drive Club za to, jak bardzo się udziela, nie? To jest jedna chyba z najczęściej ogrywanych na PS4 gier w trybie multiplayer i na pewno jedna z bardziej wciągających. No nie powinniście mieć dziś problemów i wydaje mi się też w przyszłości z frekwencją. Drive Club to jest tytuł typowo multiplayerowy i znalezienie wspólnych ludzi do grania, dołączenie do jakiegoś klubu czy stworzenie żadnego swojego nie powinno być problemem. Tutaj również mamy do wyboru 3 samochody. Wydaje mi się, że Savage Rival GTRS będzie najlepszym wyborem. Prezentuje się przepięknie. No cóż, kolejną trasą będzie BHR Blackhear Race Circuit Scotland. Trasa w Szkocji, też bardzo fajna, bardzo długa, no i bardzo, bardzo, bardzo szybka. Zobaczymy, do zobaczenia na torze. No, samochód prezentuje się naprawdę wybitnie. Za to też ceni Drive Club, że naprawdę twórcy udostępnili nam grę nowej generacji pod względem oprawy graficznej. Naprawdę świetnie, świetnie się te samochody prezentują w ruchu. No i tak jak widzicie Państwo, potwierdzają się moje słowa, że nie ma tutaj jakiegoś beznadziejnego, bezsensownego obijania się o bandy. Wszyscy starają się jechać w miarę technicznie, bo z obijania się tutaj nie ma naprawdę większych wartości, większych zasług. Udało mi się zająć trzecią lokatę. Dobrze byłoby ją utrzymać. Jechać bardzo zachowawczo. Tutaj niepotrzebnie wypadłem z zakrętu. Tak jak mówię, ten samochód Savage jest też dowodem na to, że w Drive Club możemy znaleźć naprawdę mnóstwo ekskluzywnej, nie wiem czy niedostępnej w innych grach motoryzacyjnych, wartości, zawartości, ale na pewno te samochody z Drive Club, one dają dużo radości. Z tego jak się na nie patrzy, jak się nimi jeździ, jak się na nie patrzy od środka, z tego jak one wyglądają, jak się zachowują, jak brzmią. No technologicznie to jest tytuł naprawdę bardzo wysokiej jakości, no ale też czasami jest taki niedosyt, że Evolution Studio otagowało się jako taka elitarna gra, jak z Drive Club oczywiście, że Drive Club jest tak targetowane jako elitarne wyścigi. Wyścigi dla wszystkich dające te elitarne samochody, te super szybkie samochody. No i to jest, wydaje mi się, też i wielka zaleta, no i też jednocześnie wada, bo Drive Club staje się taką perełką bez większej takiego zaplecza. Samochodów jest dużo, ale w porównaniu z Gran Turismo 6,
Forza Motorsport 5, Horizon 2. Drive Club słabo wypada. Drive Club nie daje dostępu do samochodów bardziej przyziemnych. Już nie mówię o japońskich samochodach, to jest pięta achillesowa tej gry. I ja się też trochę nie dziwię, że jeszcze tych samochodów średniej klasy, niższych klas nie ma, bo twórcy musieliby tak trochę rozczłonkować ten tytuł. Z jednej strony byśmy mieli dostęp do ultra szybkich, ultra super drogich samochodów, a z drugiej byśmy otrzymali dostęp do klasyków Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer, Ford GT40, Ford Escort, Peugeot 207, Peugeot 307, do różnego rodzaju Alfa Romeo 156, 159, do całej gamy samochodów marki BMW, Volkswagenów. One są tutaj dostępne w mniejszości, ale gdybyśmy otrzymali taki zastrzyk samochodów, zastrzyk aut, jakie są chociażby w grach, które wcześniej wymieniłem, takich aut, które gracze znają z filmów, z rzeczywistości, z życia codziennego, to nie wiem, czy też ten charakter tej gry jako takiej elitarnej, wydaje mi się, że to trafi w ten znaczenie, czy on by się tak też trochę nie zmienił i tak nie stracił tego właśnie takiego przekazu, że kupuj Drive Club, bo tu masz najlepsze samochody, najlepsze wyścigi. Nie wiem, a na pewno chciałbym jeździć tamtymi samochodami. Brak mi tu japońskich samochodów, brak mi w tych wyścigach właśnie starć takich samochodów, chociażby Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer, Nissan Skyline, GTR, tak? To bardzo by się przydało. Ja liczę, że twórcy w końcu to udostępnią, nie tylko japońską motoryzację, włoską, niemiecką, angielską, tylko tą z niższych półek, tak? Amerykańską. No na pewno na to czekam, bo Drive Club zasługuje na to, żeby być taką, może nie encyklopedią motoryzacji jak Gran Turismo, jak Forza Motorsport, ale no grą kompletną. Ona na razie jest elitarna, na razie jest wybitna, na razie świetnie wygląda, na razie świetnie się w nią gra. Na razie wybroniła się z tych pierwszych wpadek, no ale teraz trzeba udowodnić, że no jest alternatywą dla tych wielkich marek, bo wydaje mi się, że twórcy, sami gracze, nie traktują tak Drive Club jako alternatywę dla Gran Turismo. Traktują jako ciekawostkę na PS4, jako taką pierwszą grę wyścigową, która daje dostęp do trybu multi, a nie grę wyścigową z krwi i kości. I nad tym będą musieli twórcy jeszcze popracować. Swobodnie, niech nad tym pracują, niech to przemyślą, jak to wszystko ułożyć, żeby w Drive Club dorzucić ten zastrzyk nowych samochodów, żeby to naprawdę fajnie wyglądało. Ja czekam. Polecam wam. Tytuł spadł z ceny, warto jest się nim zainteresować. Jeżeli tylko macie PlayStation Plus, jeżeli lubicie gry wyścigowe, no to zapraszam. Może spotkamy się na torze. Pozdrawiam, odwiedzajcie naszego bloga, projekt Konsola TV. Cześć.